Kochani, na Jasnej Górze powoli przygotowujemy się do świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Znajdujemy się w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, gdzie trwają przygotowania do budowy grobu Pańskiego. Żebyśmy mogli duchowo wejść przygotowani na Paschę Jezusa Chrystusa, Jego przejście ze śmierci do życia, warto skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania. W tych dniach, Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę, spowiadamy od godziny 7:30 do 18:00. Spowiedź będzie też możliwa po zakończeniu liturgii Męki Pańskiej, a więc przez całą noc z Wielkiego Piątku na Wielką Sobotę. Pamiętajmy, że przygotowanie do świąt Zmartwychwstania Pańskiego to nie tylko sprzątanie, gotowanie, ale to przede wszystkim usposobienie naszego serca. Chciejmy w stanie łaski uświęcającej wejść w święte Triduum Paschalne. Przed nami Triduum Paschalne, liturgia Wielkiego Czwartku, Piątku i Wigilii Paschalnej. Zapraszamy Was każdego dnia na godzinę 19:00 do wspólnej modlitwy razem z nami za pośrednictwem jasnogórskich mediów. Zapraszamy do słuchania naszego Radia Jasna Góra, jak również naszego kanału YouTube'owego. Wielki Czwartek wspominać będziemy ustanowienie Eucharystii, powołanie 12 apostołów stanowiących zalążek Kościoła. Będziemy patrzeć na Chrystusa, który przez obmycie nóg uczy nas miłości wobec każdego człowieka. Wielki Piątek to czas przeżywania męki naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czas doświadczenia wielkiej miłości Boga, który wydaje swojego Syna, abyśmy my mieli życie wieczne. Sobotni wieczór rozpoczyna już obchód świąt wielkanocnych. Wigilia Paschalna to najwspanialsza, najbardziej bogata w znaki i ryty liturgia Kościoła w ciągu roku. Nią rozpoczynamy świętowanie Wielkiej Nocy przez wejście w tajemnicę naszego chrztu, a sakrament ten jest sakramentem życia wysłużonym na krzyżu przez Jezusa Chrystusa. Wyśpiewamy radosne Alleluja. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Mamy nadzieję i jesteśmy głęboko przekonani, że także w tym roku będziecie razem z nami. Niedziela, godzina 6 rano, procesja rezurekcyjna po jasnogórskich wałach i uroczyste ogłoszenie, że Chrystus zmartwychwstał i żyje. Zapraszamy Was do wspólnego przeżywania tegorocznych świąt Wielkiej Nocy. Bądźcie razem z nami.